Dzień czwarty. No, słuchajcie, w ramach uskuteczniania świątecznych zakupów Pepco, Kik i Action. No to jeszcze to jest wege, to nie. Ciastki do schowania, ale słuchajcie. Czerwono i złoto, i tak ma być. Kupiłam taką kulę na baterię, co prawda, bo nie było na prąd, ale ma gwiazdkami świecić zimowo. No to będziemy patrzeć, może jaka będzie zewnętrzna jakaś na dom, to by było fajne. Zakupiłam sporo takich wieszadełek, słuchajcie, i mam tak, ze gwiazdką i ze zdrewienkiem. Dwie mam z pentagramami. Są bardzo fajne i się poplątnęły. O, z pentagramami dwie. I jedna z choinką. Cel jest łapaczowy, żeby to do łapacza dowiesić. Także to tak. Kupiłam jeszcze takie dwa dzyndzadełka. Jingle bells, jingle. To są olejki do ciasta. To nie te zakupy. I o, drugie dzyndzadełko. W ramach różnego rodzaju prezentów, to jest prezent dla mnie, zaraz Wam pokażę śmiechotkę. Różnego rodzaju prezentów mam świąteczne skarpety. Jedne grube, drugie chude, także bardzo fajne. Zaraz sobie porozkładam. O, była jeszcze taka fajna temperówka. Kot, zobaczcie kota. Kot musi, inaczej się udusi. Fajna temperówka. To właśnie sobie, no i takie, o, może jeszcze tak z Pepco, świąteczne majtki, słuchajcie. Wigilia, pierwszy dzień świąt, wszyscy zadowoleni. A jest po prostu urocze, nie? Aż nawet jakaś cena nie była wielka, bo było 10 zł, dwie sztuki. Jakość też nie jest zniewalająca, no ale świąteczne. No świąteczne, także świąteczne majty. Tu mam świece, których nie będę zapalała jako świece, ale są takie skrzaty na ołtarz. I taki przepiękny reniferek, też świeca, ale ona nie będzie używana jako świeca, po prostu będzie sobie stało. Za to jako świeca używana jest Old Spice z Actiona. Poszły jak świeże bułeczki, bo szumią i ładnie. Ładnie pachną, bardzo ładnie pachną. Old Spice też ładnie pachnie. No i właśnie te podkładki. Tutaj mam takie w choinki. No jest tu sztuk 4. Nawet myślę, że na wizję, jak jedną położę, to też będzie uroczo. Uroczo wyglądało. Nie wiem, czy kłaść, słuchajcie. Drugie są takie błyskotliwe, że tak powiem. Ich wziąłem ile? 4. Ale to znowu na świąteczny stół mogą. No bo to są takie o. Takie od gwiazdki. Także myślę, że bardzo fajne. I w Actionie były znowu takie kędy. No też myślę, że fajowskie. Tutaj sobie naprostuję, żeby one się nie skrzywiały i właśnie będą czekały na rozkładanko. I tak. Kominkowy skrzatek. Na świeczkę będzie na którymś z ołtarzyków i drugi taki długi też na świeczkę też będzie na którymś z ołtarzyków. No wygląda bardzo fajnie taki skrzatek. No i no to takie jeszcze popierdółki, że tam chusteczki do demakijażu to jedna sprawa. Cynamon i pomarańcza. Taki pakiet, popkowy pakiet. Cena 10 zł za podgrzewacze. Sporo ich jest, słuchajcie, podwójna paka, no sporo ich jest, także myślę, że cena w miarę dobra. I wzięłam, słuchajcie, aha, bo tu jeszcze mam maseczkę. Wzięłam dwa razy światełka po 160, ale taką kurtynę. Tym razem już nie na prąd, nie na ten, tylko na prąd właśnie. Wzięłam również tudzież świąteczny Christmasowy, fokusuj. Christmasowy kubek. O.
Także super sprawa. Nie dla mnie, co prawda, nie dla mnie. Zeszyt za 4 zł to do notatek się zawsze przyda. Słuchajcie, i jeszcze. Czy to już się upiekło? Coś pikam. Słuchajcie, dzieje się w piekarniku mięsko. Jakieś włączam dziwne rzeczy. O! Czemu dzwoni mi dzwonek? Dorota będzie wiedziała. Dobra, niech tam się powyłączałam w każdym razie. A, no i gumki do włosów to dla mnie, ale też na prezent kubki z Pepco. Bardzo ładne, ja lubię ten kształt. I jeszcze takie właśnie są Christmasowe. No, trochę porozpakowywałam, jak widzicie. Jeszcze taką w Pepco poduszkę dorwałam. Dwuskładnikową. Jedno, mamy drugie. Mam czerwoną gwiazdkę na białym tle, tu białą na czerwonym. Bardzo lubię. Także też będzie ozdóbeczka, ozdóbeczka. Jeszcze chciałam zanurkować pod stół. Nie. Słuchajcie, bo jeszcze Dorota kupiła. Trzeba będzie znaleźć. A, tutaj. Dobra. Lecimy. Dorota kupiła prezenty. I takie na przykład bardzo fajne obrusy. Zobaczcie, srebrny obrus w gwiazdki. Bardzo ładny. Czerwony w gwiazdki. Ja bardzo lubię ten materiał. Tutaj taki Merry Christmas. Goli broda. I dwa takie fajne skrzaciki na okno na przykład. O, mamy Mikołaja. I mamy bardzo fajnego Lunifera. Rudolfa z czerwonym nosem. Takie rzeczy tylko weże. Hols siat. Okej, spróbujemy. Krótką przerwę w zajęciach z kapeluszem, czyli w tym. A w międzyczasie przyszło do mnie od Tusiakowej planowanie. I tutaj Dorota nagra. O, bo chciałam wam... Zobaczcie, jaką mam tą. To moje żółte. No ale w każdym razie, o. Planerki, planerki, planerki. Sklepik Tusiakowej to jest osoba, która ma też sklep oprócz tego, że planuje. Także fajnie. Pozapakowywane washi tape'y. Dosyć mocno klejące, chciałam powiedzieć. Ale dobrze, no trochę tych naklejek kupiłam. A fajnie pozapakowywanie. Tak, I tak rozerwę. Chociaż... O. Słuchajcie, no i teraz zobaczymy. O, chyba mam jakiś gratisik z
listopadem jeszcze. Ale ładnie. Piękne są, bardzo ładna jakość naklejek. Słuchajcie, kupiłam sobie takie wiedźmowe trochę. To, że one są listopadowe, to jedno, ale że są wiedźmowe, to druga sprawa, więc sobie zakupiłam takich wiedźmowych rzeczy. One mi się będą przydawać do planowania. To ma jakieś kule. Ładne drzewo. Wiedźmy drzewo, dokładnie. To nie są duże naklejki, ale są fajne. O. Tu jakieś kryształy zakupiłam, a są z dniami miesiąca. To też tak nawet ciekawie. Bym powiedziała, do 31 coś tam zaplanuję. To są tygodniówki, żeby sobie ten pod kolor. Tu jeszcze zamówiłam takie o gwiezdne zwierzaki. Takie znaki zodiaku fajne, to można fajną stronę w bulecie zrobić. I wzięłam dwie, bo już nie wiedziałam, gdzie będę przyklejać. Całe ja po prostu. Jedne do wielbienia, drugie do przyklejania. No ma takich troszkę, o, nawet trzy, nie, dwie wzięłam na pewno, może mi się coś omskło. Paluszek mi się omsknął, mogło tak być. Słuchajcie, wzięłam te... Kamyczki. No tak, kamyczki w słoiczku, gwiazdki w słoiczku. I wzięłam jeszcze takie z wiedźmowych kryształy. Myślę, że taki pakiet, no to tak będę mogła zamawiać. Właśnie to siakowa, taki magiczny. No jeszcze dostałam sobie gracisik z listopadem. Takie ładne słówki. Śliczne naklejki. No mówię, te znaki zodiaku, coś, to do buletu będzie fajnie. Nawet jakąś stronę na styczeń zrobić zodiakalną. O, takie. Takie to. A tak poza tym, co słychać? A tak poza tym, to zaraz włączam się sprawdzać, jak grają na flażofletach. Tak poza tym. Zdalne nauczanie. Zdalne nauczanie. Pierwsza kadrowa. O, mhm. No tak, takie zdalne nauczanie właśnie. Ten bałagan na stole zwiastuje tylko jedno. Chciałam wam pokazać świąteczne zakupy. Dziękuję. Słuchajcie, jest gwiazda. Jest, ona jest duża, dlatego Dorota ją musi trzymać. Także będzie światełek. Światełek świecił. I tu jest chyba nawet, że ona jest trójwymiarowa. Że ona tak stoi, podczas się nie fokusuje. O, fokusuje się na śniegu stoi. O ile śnieg będzie. To jedna rzecz. Nie. Ale idziemy na drugą, którą też nie zdołałam przytargać, ponieważ tutaj mam wycieraczkę, takie goliska, słodziaczka mam, piękne goliska, słodziaczka, superasty jest. Tutaj też w ekszonie był inny pentagram, też się światełki na niego założy, będzie zacnie. Pentagramy, no. A teraz przechodzimy, słuchajcie, do tego bałaganu. Bułdlu. Mam kapciuszki. Kapciuszki. One mi się kojarzą z gruzińską estetyką. A Dorota też. Ja już ubrałam i mój piesek się cieszy. Fajne są. To takie jedne. Tutaj mamy drugie kapcie dla gości. Będą też bardzo ładne. Także fajne. I słuchajcie, kupiłyśmy dla psów i kotów, w sensie dla kotów, dwie podkładki pod miski. 5 zł kosztowało, no tak przeciętnie zupełnie, ale z designem kociopsim są. Także tak. Takie rzeczy. No tu jest cały bałagan znowu. O, zaszalałyśmy z Dorotą, kupiłyśmy sobie po pakiecie braszpenów. One mogą leżeć, stać, także są fajne. Ja mam do takie księgi cieni. Tu Dorota ma już dwie księgi do zrobienia, będzie się bawić. Ja te sobie wezmę do swoich centrum dowodzenia, a mam takie małe, to je sobie wezmę z kolei na biurko, w sensie takim, że też będzie podręcznie. A tamtych nie korzystam, bo te mają, słuchajcie, dobre końcówki, bo one mają końcówkę brasz i extra line. Nie wiem dlaczego. A, takie też będą jakieś. 4. No nie wiem, zobaczymy. Ale w każdym razie są braszpenami. A tamte no nie są. To tak. Potem kupiłam bombki na choinkę. Lubię rzeczy materiałowe. A, się nie tłuką. B, lubię materiałowe rzeczy. I kupiłam też, to jest Pepco zestaw, sobie jeden i drugi, też materiałowych gwiazdek w kolorach świątecznych. Nie mogłam się oprzeć dwórką w kolorach świątecznych, po prostu rewelacja, taki pakiecik. Oraz licznym szytym
Ja uwielbiam kratkę. W ogóle musimy materiał w kratkę znaleźć. Tak a propos żadanic. W kratkę wzięłam chyba 5 takich serduszek. Takich, o właśnie, że bombka, że choinka, że kratka. Tak, tam jest kubek. Brakowało nam szczypców, szczypcy, ponieważ źremy kurczaka. Niech się reszta nie dowie. I jeszcze Dorota dla kotów wzięła takie. Tak, będę puszczać piłeczki. No zobaczymy. Pewnie na 3 razy, ale... No może się będą bawić. Oprócz tego Dorota wzięła sobie swoje zwierzę mocy świece. W razie potrzeby, tak, to zawsze warto. A ja z kolei znowu upolowałam tą cynamonową. Jest piekielnie ciężka, piekielnie długo się pali. Bardzo fajna sprawa. Orzeszki, to taka mały grzech tutaj w czekoladzie. Tamte poprzednie moje pokazywać jeszcze? Tak, tamte są pokazywane, nie, bo to nagrywam w 2 dni, tak. No filajki u mnie schodzą, słuchajcie, więc mam i cienkie, i grube. No to w ogóle to jest podstawa, tak? Firma funkcjonuje na filajkach. Dorota kupiła takie z kaczorem Donaldem i... Myszką Miki? Nie, no z kaczorem Donaldem w zasadzie są. No. I z Donaldinią. No. Takie koszulki na prezent, piżamy, to jest piżamy na prezent. Prezenty tu. Ja sobie kupiłam gumki w bardzo takich fajnych pastelowych kolorach. Mam szare, ale mam jeszcze takie. Dorwałam i słuchajcie, piżama była wielkie 500x-ów. Ale jest bardzo fajna, bo uwaga, jest Winter Woodland. Winter Woodland. Jakieś spodnie w kratę mam. Będziemy se ten. No i parę rzeczy biurowych. Tak, klejik, bo my go używamy. Tak, klejik dobry. Ja jak maluję te mapy marzeń, to wzięłam te koszulki, żeby wam wsadzać, jakkolwiek to nie zabrzmi. To Dorota wzięła, tam będzie potrzebowała. To tam też będzie potrzebowała do księgi cieni, bo ten kraftowy papier, on jest bardzo fajny, jest i złoty, i taki, i inny, można sekreciki, jak ona to mówi, robić. No to ten do wysyłek czasem się przydają, takich nie widziałam, te są trochę inne. Tutaj jest papier, który jest klejący, tylko się go wycina, jak się chce, no takie nawet fajnie to wygląda. Ja wzięłam taką teczkę plastikową, ale ma taki fajny, wy akurat bardziej cień widzicie niż rzeźbę, ale jest rzeźba. A Dorota jeszcze wzięła taką teczkę też na potrzeby studyjne, że tak powiem. Także mniej więcej cały bałagan wygląda w ten sposób, no świątecznie. I wam najważniejszego nie pokazałam, bo się ukrył. No. Piękny, cudny, poczekajcie, postawię go, bo się nic nie fokusuje. Zobaczcie, jaką ma mordkę. Jaki jest ładny, jest pięknym dzieciaczkiem, ślicznym i w ogóle. Potem wam jeszcze pokażę, co dostałam od was. No to też będzie szał. Żeby nie było, porządki na zimę trzeba zrobić. Trawa skoszona. Ogarniamy tu skrzynia. Państwo się tutaj przeniosło pod daszek. Domek jeszcze przeniesiemy. Kosiarka jeszcze pójdzie do przodu. No. Jeszcze będziemy wieszać lampki, trochę widać jedno. Tak, już jedne są na balkonie, ale to tak słabo widać. Wieczorem będzie ładnie widać. Że nie było, że hrabina tylko nagrywa, sprząta też. Żadnej roboty się nie boi. W międzyczasie. Tu było akurat dzisiaj między dentystą. Tak, ostatni ten to był dzwonek na naszą trawę. Ale mokry nie było. Mokry nie było kiedy i tam trzeba było się ogarnąć. No, dobra, a ja idę zbierać trawiszcza. Weźmiemy domek. I cała menażeria w jednej kupie. Tak, będzie łatwiej do ogarnięcia. I sam myślałam, że można tam włożyć te LED-owe lampki na baterie. Żeby w nocy fajnie świeciło w tym domku. Pamiętać, włączyć wtedy. Dobra, idziemy dalej. Lampki.